Najważniejsze w Kaliszu jest piękny ratusz, czyli ja. Ratusz. Dziecko! Beszta Dorotka. Wiesz, ile lat to słyszę? Dzień dobry. Gołąb w pokoju. Mogę już zaśpiewać? Nie. Tak. W programie. Ratusz mówi. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku powiemy o budżecie obywatelskim i drogach, a w ich kontekście o pieniądzach i przestrzeganiu prawa. Zacznijmy od budżetu obywatelskiego. Na co dzień widzimy, że coraz to więcej mieszkańców naszego miasta posługuje się językiem ukraińskim. Przyjechali nie tylko po złotówki, ale także po wiedzę i pytali Kaliską Inicjatywę Miejską, co w budżecie obywatelskim można zrobić źle i jak tych błędów unikać. Mamy tutaj zapisane wszystkie realizacje wszystkich budżetów obywatelskich i tego pierwszego funduszu. I co nas dotyka bardzo mocno, to... A co w pryncypie przywertaje same naszą uwagę i nam dużo nie podoba się? Co w 2015 roku przy pierwszym funduszu obywatelskim zostało zrealizowane 77% projektów. Kończy się spotkanie z grupą naszych sąsiadów z Ukrainy. Chcieli się dowiedzieć wielu rzeczy o budżecie obywatelskim. Pamiętajcie, że błędy są unikalne, czyli możliwe do uniknięcia, a unikatowe to takie bardzo rzadkie. Ukraińcom życzymy powodzenia, a sami zobaczmy, jak budżet obywatelski działa w Kaliszu. Tu, przy ratuszu, powinna zaczynać się droga rowerowa, biegnąca przez całą ulicę Śródmiejską. To jeden ze zwycięskich projektów pierwszego budżetu obywatelskiego, wówczas jeszcze funduszu. 3 lata temu, czyli w 2015 roku, ten projekt zebrał 2465 spośród 17 tysięcy wszystkich oddanych głosów. Inny projekt budowy dróg rowerowych, od centrum do obrzeży miasta, który w centrum jednak nie był realizowany, zebrał wówczas rekordową liczbę 6458 głosów. A tu na Rogatce powinien kończyć się kontrapas. Mam nadzieję, że droga rowerowa niebawem się pojawi i będzie zbudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. No ale zaraz. Przecież obowiązują standardy dróg rowerowych, które zostały wprowadzone zarządzeniem prezydenta. I powstał specjalny zespół, który ma pilnować przestrzegania tych standardów. Muszą przecież przestrzegać ich projektanci i drogowcy. To w czym problem? Ano w tym, że jednak nie przestrzegają. A procedura jest taka. Zarząd dróg miejskich składa zamówienie na projekt. Projektant powinien zrobić go zgodnie ze standardami. Jeśli zgłasza odstępstwa, musi zrobić to na piśmie. Wtedy zbiera się zespół do spraw komunikacji rowerowej przy prezydencie i opiniuje, czy te odstępstwa mogą zostać, czy nie. Standardy obowiązują od grudnia 2015 roku i niestety od tamtej pory bardzo niewiele projektów je uwzględniało. Panie Arku, może pan pokazać kilka przykładów? Jesteśmy na ulicy Serbinowskiej, na ciągu pieszo-rowerowym podzielonym na część dla pieszych i na część dla rowerzystów. Otóż tutaj jest dość miejsca, żeby zrobić drogę rowerową. I ona powinna być tutaj, w miejscu chodnika, a chodnik powinien być tam, gdzie zrobiono drogę rowerową. Jest też dość miejsca, żeby zostawić pas zieleni z drzewami. Ale nawet skoro zrobiono taką kolejność, że jezdnia, trawnik, chodnik i potem część dla rowerzystów, to ten pas, zobaczcie Państwo, powinien iść tam prosto po tej stronie przejścia dla pieszych. Rowerzysta zrobił skręt w lewo, teraz, żeby wjechać na przejazd rowerowy, musi zrobić ostry skręt w prawo. Widzi zielone światło, więc wjeżdża i tam się dopiero na przejaździe orientuje, że po drugiej stronie ma czerwone światło.
albowiem to światło zielone to jest światło tylko do wjazdu na śluzek. Na naszą prośbę drogowcy powiesili tu tabliczkę, światło tylko do wjazdu na śluzek. Ale ta tabliczka jest tak powieszona, na tyle nieduża, na tyle nieczytelna, że ciężko ją zobaczyć. Ktoś, kto przejeżdża pierwszy raz, raczej ma marne na to szanse. Ponadto mamy tu detekcję wymuszaną. Rowerzysta, żeby przejechać, musi naciskać przycisk. Otóż detekcja dla pojazdów wszelkich jest niezgodna z przepisami. Tu rowerzysta powinien mieć światło włączane automatycznie. Droga rowerowa biegnąca wokół ronda jest częścią ronda i powinna mieć kształt idealnego koła, takiego, jaki mają pasy jezdni na rondzie. Tutaj widać, że ona nie jest kołem, nie idzie po takim łuku, jakim powinna iść, idzie prosto i w konsekwencji potem mamy ostry zakręt w lewo, po którego pokonaniu rowerzysta pojawia się przed maską samochodu. Standardy mówią, żeby unikać dwóch wylotów z ronda, ponieważ wtedy samochody wjeżdżają w przejazd rowerowy, w przejście dla pieszych, jednocześnie dwa na dwóch pasach. O tak jak widzimy to teraz. To jest bardzo niebezpieczne dla rowerzystów i pieszych, ponieważ samochód jadący po tamtym pasie zasłania często jadącemu na tym pasie rowerzystę i pieszego. Na dodatek, o, proszę zobaczyć, to nie ma żadnego sensu transportowego, ponieważ za chwilę ta druga nitka się kończy i robi się jedna nitka. No widzicie, warunki pracy też nie są łatwe. A pamiętajmy, że zbliża się remont Nowego Światu, który leży w strefie rewitalizacji. I jego projekt też jest niezgodny ze standardami, a także niezgodny z gminnym programem rewitalizacji. W tym przypadku jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze wszystko możemy zrobić dobrze. Czas już na przewodnik po miejskiej dżungli. Musimy być bardzo cicho. Zbliżamy się do jego miejsca legowiska. Jest nasz projekt budżetu obywatelskiego. A chwileczkę, chwileczkę. Jest, jest. Chodźmy, zobaczymy go z bliska. Niestety, nie został zrealizowany. Niestety, niektóre projekty budżetu obywatelskiego poszły w las. Głosowanie nad tegorocznym budżetem obywatelskim dobiegło końca. Niedługo poznamy zwycięskie projekty. A tymczasem... Nie martwmy się! Budżet obywatelski to tylko 1% całego budżetu Kalisza. Na co wydamy resztę, dowiemy się 15 listopada. Obecnie miasto tworzy budżet na cały przyszły rok. To idealny moment, żeby zgłosić swój pomysł. Wiesz, co należy zmienić? Czego brakuje w twojej okolicy? Powiedz o nim radnym. Napisz maila, zaczep go na Facebooku. Zadzwoń lub umów się na spotkanie. Radni to twoi przedstawiciele. I obowiązkiem jest wziąć pod uwagę głos mieszkańców. Oni wiedzą, jak doprowadzić twój pomysł do realizacji. Do dzieła! Na koniec gołąb w pokoju z piosenką tematyczną, a my widzimy się za 2 tygodnie. Lubujcie, szerowywujcie i subskrypcie. Jeszcze raz. Idę drogą, której nie ma, a powinna być. To na kebab o kapustej, gołąb przecież musi żyć. Lecąc patrzę z góry na dół, pieszyć mi się nie chce, bo na ziemi widzę tylko obiekty niebieskie, obiekty niebieskie. To powiedziałby Kopernik, to szkło do skakiry. Lem z kosmosu, ja tam nie wiem, ja tu wiem.
to ćwiry. Tu ja wiem, 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 to ćwiry. Ile lecę, jadę sobie, ile lecę, pedałuję. Ile lecę, się nie boszę, ile lecę, pedałuję. Pedałuję, pedałuję. Yeah, 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 yeah